ty, czyli około 10 razu tutaj jesteś, Przemku. No ja może już, nie przesadzajmy. Ja już nie zliczę. Ale przestaliśmy w pewnym momencie liczyć. Ale po raz pierwszy, ze względu na to, co dzieje się na świecie, prowadzimy warsztaty, podobnie jak spotkanie, które rozpocznie się o 18:00, online. Witamy wszystkich, którzy, mam nadzieję, nas i widzą, i słyszą. Szczególnie serdecznie witamy uczniów, a najszczególniej serdecznie witamy uczniów klasy pierwszej C, trzeciego liceum ogólnokształcącego i panią Anetę Teterycz, ich polonistkę. Mam nadzieję, że wszystkim państwu to spotkanie, te warsztaty będą się podobały. Mam nadzieję graniczącą z pewnością, a właściwie pewność, ponieważ wiem, jak Przemek Semczuk opowiada o historii. Ale jeszcze, zanim powiem słów kilka o naszym bohaterze, to przypomnę, bo to jest taka miła moja powinność, że warsztaty odbywają się w ramach Kryminalnych Czwartków w Lublinie. Jest to projekt realizowany już od lat 8 dzięki wsparciu miasta Lublin oraz PGE Dystrybucji S.A. Bardzo za to dziękujemy. Przemek Semczuk to dla mnie przede wszystkim tropiciel historii. Nikt tak jak on nie opowiada pięknie, interesująco, ze swadą, o tym, co w historii, bardzo w sumie bliskiej w historii PRL-u, jest frapujące, tajemnicze, zagadkowe i takie, że powinniśmy z faktów, o których nam opowiada, wyciągnąć wnioski na dzisiaj. Dzięki jego książkom, takim jak Czarna Wołga, takim jak Kryptonim Frankenstein, czy M jak morderca, możemy sobie zadać pytanie, co jest ważne, czego historia nas uczy i czy możemy wyciągnąć, albo inaczej, w jaki sposób powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło na dziś. Słowem, zawsze mówiłam młodym ludziom, o którym, kiedy z nimi rozmawiałam, na przykład o Przemku Semczuku, że jego książki to są znakomite, zupełnie nienudne, a wręcz fascynujące podręczniki historii. Tej najnowszej, tej historii, którą znakomicie jeszcze pamiętają wasi dziadkowie, czy wasi rodzice, którą ja pamiętam, w której się wychowywałam tak naprawdę. Czarna Wołga to świetna opowieść o historiach kryminalnych z PRL-u. Wy tego nie pamiętacie, ale kiedy ja byłam w wieku, powiedzmy, waszym albo nieco młodsza, były takie czasy, zapewniam, to dzieci były straszone Czarną Wołgą, która ponoć grasowała po miastach polskich, po ulicach polskich miast. I ta Czarna Wołga służyła do tego, że kryły się tam jakieś ciemne postaci, które wyłapywały polskie dzieci. Kiedy dorosłam, zrozumiałam, przynajmniej tak mi się wydawało, że zrozumiałam, że to mit. Tymczasem, kiedy byłam już nieco bardziej dorosła, sięgnęłam po książkę Przemka Semczuka Czarna Wołga, okazało się, że była pewna Czarna Wołga i związana z nią kryminalna historia. Przemek Semczuk to jest taki tropiciel kryminalnych historii, którego książki, oprócz tego, co już powiedziałam, uczą tego, że historię warto znać, bo historia powinna nas wychowywać, pokazuje również to, że w każdej nieprawdopodobnej sytuacji, w każdym micie miejskim na przykład, jest jakieś ziarnko prawdy. I dzisiaj chyba o tym będziesz, Przemku, mówił. Tak. I powiesz nam o pewnych postaciach, które w dalszym ciągu fascynują i w pewnym stopniu kierują wyobraźnią wszystkich. Dzisiaj rozmawiamy o historii, popkulturze, kulturze i postaciach, które są z pewnością wszystkim doskonale znane. Czyli co, możemy zaczynać? Możemy zaczynać, a od kogo zaczniemy? To zaczynajmy, bo czasu mamy mało. O 18:00 mamy drugie spotkanie, czyli ja będę mówił mniej więcej do 17:30. Jeśli ktoś musi do łazienki, to proszę, ale szybko wracajcie, żebyście nie wypadli z wątku opowieści. To będzie na pewno bardzo nudna opowieść i nie dacie rady wytrzymać. Słuchajcie, zaczniemy od postaci, którą na 100% znacie, od Sherlocka Holmesa.
I przyznać mi się tu proszę, bo ja was widzę. Ja was widzę dokładnie. Kto Odbijacie czytał... się w moich okularach. Tak. Kto czytał książki Artura Conan Doyle'a opowiadające o Sherlocku Holmesie? Ja liczę. Raz, dwa... O, trzy osoby czytały. No to czyli teraz tak, jak się skończy wirus świrus, to wszyscy do biblioteki pożyczacie książki i zaczynacie czytać. Te opowiadania są krótkie, fajne, czasem śmieszne. Napisane rzeczywiście trochę archaicznym językiem, bo z dzisiejszej perspektywy, jak to czytamy, to robi się to dziwne. Ale na pewno oglądaliście filmy o Sherlocku Holmesie. No, zwłaszcza seriale. No, zwłaszcza serial, ten Sherlock ostatni, który młodzieży się najbardziej podoba, bo on tam chodzi z komórką, pisze SMS-y. Ja jako boomer co prawda tego trochę nie łapię, ale wiem, że dla młodzieży to jest czytelne. No i właśnie Arthur Conan Doyle, czyli ojciec Sherlocka Holmesa, ten, który go stworzył. Czy zastanawialiście się, skąd on brał te opowieści i jak to się stało, że ta historia powstała? Otóż Arthur Conan Doyle wcale nie był pisarzem. Na początku nie był pisarzem. Skończył szkołę wojskową i uczył się na lekarza. Zresztą po skończeniu studiów medycznych zaciągnął się na okręt wojenny i pływał rzeczywiście. Potem, kiedy już odszedł z marynarki, pływał jako lekarz na takim szkunerze wielorybniczym, czyli coś, co dzisiaj nie jest w modzie, bo nie lubimy mordowania wielorybów, no ale on na takie wyprawy się wybierał. Doszedł jednak do wniosku, że będzie chciał tę karierę medyczną kontynuować, ale już w cywilu, na lądzie, żeby nie wędrować po świecie. Tamte czasy były o tyle trudne, że nie było NFZ-u. Ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że ja w ogóle mogę coś dobrego powiedzieć na temat NFZ-u, ale cieszmy się, że jest. Wtedy go nie było, no bo to jest końcówka XIX wieku i wtedy każdy człowiek, jak chciał się wybrać do lekarza, to musiał mieć po prostu pieniądze, a pieniędzy ludzie za bardzo nie mieli. I tenże Arthur Conan Doyle otworzył sobie praktykę w mieszkaniu swoim i przyjmował pacjentów. Tych pacjentów było jak na lekarstwo, nudziło mu się, no więc zaczął pisać jakieś opowiadania, zaczęło go to interesować, żeby coś zacząć wysyłać do gazet, bo wtedy, pamiętajmy, gazety drukowały opowiadania, w tym, że także kryminalne opowiadania. I to była jego taka pasja z lat młodzieńczych. Nie wiązał z tym przyszłości, raczej zabijał sobie czas tym pisaniem w oczekiwaniu na kolejnych pacjentów. Kariera medyczna się nie rozwijała za bardzo. On stwierdził, że będzie miał jeszcze drugą specjalność. Wtedy dopiero rozwijała się okulistyka, więc zaryzykował. Pojechał na kolejne studia medyczne, tym razem do Wiednia, a mieszkał, pamiętajmy, w Wielkiej Brytanii. Tę praktykę pierwszą lekarską miał w Southampton i pojechał do Wiednia. Tam jednak się okazało, że język niemiecki, no jak jest motyl po niemiecku? Schmetterling. No bardzo romantycznie, prawda? Język niemiecki go nie wciągnął, nie poradził sobie z tymi studiami medycznymi. Ledwo miesiąc studiował, resztę czasu spędził w wiedeńskich kawiarniach, poznając świat, ale wybrał się razem z żoną, także wszystko było korekt. Po tym czasie studiów zagranicznych wrócił znowu do Wielkiej Brytanii i zaczął zastanawiać się nad tym, żeby pisać bardziej na poważnie. Pierwsze opowiadanie, które zrobiło niesamowitą, nie dało mu niesamowitą renomę, to jest opowiadanie, które zaczerpnął z rzeczywistości. Otóż wyobraźcie sobie, że w 1872 roku z Nowego Jorku wypłynęła taka brygantyna handlowa, taki stateczek malutki, oczywiście pod żaglami, który wiózł transport beczek spirytusu. Miał je dostarczyć do Genui, czyli musiał pokonać Ocean Atlantycki. Po 2 tygodniach stateczek został odnaleziony 400 mil od Gibraltaru, trudne słowo, ale nie było na nim załogi. Moglibyśmy powiedzieć, o, oczywiście trójkąt bermudzki, ufolutki porwały nam załogę, ale to nie w tym regionie, to już zupełnie inne miejsce. Rozpoczęło się duże dochodzenie, szukano przyczyny, co się stało z załogą. Tu zdradzę, że do dzisiaj ta historia nie została wyjaśniona. Ale co się okazało? Sprawdzono także ładunek, brakowało 2 beczek spirytusu. Gdyby to była nasza załoga, to brakowałoby pewnie więcej, ale zniknęły tylko 2. Były różne domysły. No i teraz pamiętajcie, że
tamtych czasach nie było radia, nie było telewizji, Facebooka też nie było. Ludzie pasjonowali się, czytając doniesienia w gazetach. Czytali, czytali, czytali i różne wersje tego wypadku tam były przedstawiane. Arthur Conan Doyle także czytał i kilkanaście lat później, bo w 1884, czyli 12 lat później, napisał opowiadanie, które zatytułował List Habakana Cooka, czyli lekarza okrętowego, kucharza okrętowego, który na tej brygantynie płynął. I w tym liście rzekomy Habakan miał się z nim skontaktować i napisać mu, co się właściwie wydarzyło na pokładzie Mary Celeste, tej brygantyny handlowej. Otóż jeden z załogantów wpadł w szał, wziął nóż, wymordował całą załogę, a jemu jedynemu udało się wyskoczyć za burtę i uciec i przeżył dzięki temu. Właściwie nie miało to podstaw, dlatego że nie było na pokładzie żadnych śladów walki, krwi, nic się nie stało. Ale wyobraźcie sobie, opowiadanie zostało opublikowane w gazecie i wszyscy w nie uwierzyli. Uwierzyli, że tak naprawdę było. Ta wiara była tak duża, że u Arthura Conan Doyle'a w domu pojawił się Scotland Yard i panowie zapytali: kochany, czy możesz nas skontaktować z tym Habakanem i my z nim musimy porozmawiać? Na co Arthur Conan Doyle powiedział: ależ ja to po prostu wymyśliłem. Niemożliwe. Nikt nie chciał mu w to uwierzyć. Cały czas żądano od niego przedstawienia dowodów, oryginału listu i tak dalej, i tak dalej. Tym sukcesem zachęcony zaczął zastanawiać się nad tym, żeby dalej pisać, tworzyć opowiadania kryminalne. Skąd autorzy w tamtych czasach czerpali pomysły? Ano właśnie, z gazet, po prostu z gazet, które opisywały różne historie kryminalne. I jak będziecie czytać te opowiadania Sherlocka Holmesa, to tam traficie na przykład na takie historie o tym, jak próbowali się włamać do banku przez ścianę, przebijając otwór albo robiąc jakiś podkop. To jest wszystko to, co Arthur Conan Doyle znajdował w ówczesnych gazetach. Ale nas najbardziej interesuje postać samego Sherlocka Holmesa. Skąd wziął się na to pomysł? Okazuje się, później Arthur Conan Doyle przyznał się do tego, że pierwowzorem postaci był Joseph Bell, jeden z jego wykładowców na medycynie. Powiedział nawet o tym Bellowi. Bell uśmiechnął się i powiedział: ależ drogi Sherlocku, sam dobrze wiesz, że to ty sam jesteś tym pierwowzorem postaci. I tak rzeczywiście powstał Sherlock Holmes. Ale powiedzcie mi, oczywiście mówimy o tym serialu Sherlock, czy w fantastycznej adaptacji takiej trochę retro, chociaż ona też bardzo wciąga z Downey Juniorem. I jest jeszcze jeden serial, który nam się bardzo wyraźnie kojarzy z Sherlockiem Holmesem. Jaki? Otóż na pewno oglądaliście odcinki Doktora House'a. I to nie jest przypadek, że House i Holmes są do siebie podobni. Otóż doktor House ma przyjaciela, doktora Wilsona, tak samo jak Sherlock Holmes miał doktora Watsona. Tych podobieństw jest mnóstwo. Obaj grają na instrumentach. Sherlock Holmes grał na skrzypcach, a House gra na gitarze i na fortepianie. Obaj są introwertykami. Obaj są introwertykami. Obaj biorą narkotyki. W dawnych czasach, w XIX wieku, to było opium. Teraz jego miejsce zastąpił Wikodin. Tych podobieństw jest mnóstwo, mnóstwo. Obaj usypiają swoich pacjentów. Pamiętajcie, żeby znaleźć sobie w opowiadaniach o Sherlocku Holmesie o tym, jak usypiał czasem Watsona, a czasem tego swojego psa, buldoga angielskiego. Także te postacie mają mnóstwo wspólnego. A przede wszystkim obaj oni odrzucają nieciekawe przypadki. Ten doktor House, jego interesują tylko te przypadki, w których nie może znaleźć rozwiązania. Coś, co nie jest typowe. Tymi zwykłymi niech się zajmują normalni, przeciętni lekarze. Ale skąd to podobieństwo? Otóż wyobraźcie sobie, że Paul Attanasio, który jest twórcą scenariusza, jest wielkim wielbicielem Sherlocka Holmesa. Wpadł na pomysł, aby stworzyć serial medyczny i razem z Davidem Shorem i Katie Jacobs napisali taki projekt, my to mówimy, że to jest taki draft scenariusza i zwrócili się z propozycją do sieci telewizyjnej Fox w Stanach Zjednoczonych.
Tymczasem producenci Foxa powiedzieli, że fajny pomysł, ale nie chcemy mieć kolejnego takiego CSI, czy jakichś takich lekarzy chodzących w fartuchach i będzie nuda, bo to pierwotnie miał być taki serial dokumentalny. Zresztą pierwszy tytuł taki roboczy to było Chasing Zebras, czyli szukanie zebr. Jest to idiom, który jest używany w języku, w slangu medycznym w Stanach Zjednoczonych, a wiąże się z tak zwanym błędem atrybucji. Otóż jeżeli usłyszymy za oknem stuk kopyt, to pomyślimy, że jest to konik albo koń. Zebra. No właśnie, koń. Przede wszystkim koń. A koń ciągnie dorożkę, prawda? Ale właśnie, to zebra. Może być też zebra, bo zebra jest także zwierzęciem kopytnym. Ale mało prawdopodobne, by dorożkę za oknem ciągnęła zebra. To by było dość oryginalne. Egzotyczne, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że właśnie na tym polega błąd atrybucji, że przyjmujemy pierwsze skojarzenie, które jest najbardziej prawdopodobne. I tak jeśli przychodzi pacjent do lekarza i kaszle, to na pewno ma koronawirus. Nie, powinienem powiedzieć, no właśnie, przeziębienie, zapalenie oskrzeli, coś takiego. Ale w jednym przypadku na 10 to może być bardzo poważna choroba. I oni zaczynają właśnie od szukania zebr, czyli tej najmniej prawdopodobnej przyczyny. Na tym polega to różnicowanie diagnostyczne, które tam bardzo wyraźnie jest podkreślane w tym serialu. I producenci stwierdzili, że zróbmy taki serial, ale niech to będzie coś fajnego, niech to ma fabułę. I wtedy właśnie Paul Attanasio pomyślał sobie, że ta jego postać to będzie detektyw, taki detektyw medyczny, który szuka chorób. Jak się okazuje, szukano jakiegoś aktora, który zagra tę rolę. Pamiętajmy, że jest to serial amerykański, ale producenci rozesłali ogłoszenie po całym świecie. I jeden z agentów, który zajmował się aktorem Hugh Laurie, wysłał mu informację, że jest taki casting do filmu. Hugh Laurie stwierdził, że bardzo chętnie wystąpi w tym castingu. Szukał jakiejś roli, która go wyrwie z takiego... No on był na obrzeżach, grał w świetnych filmach, ale zawsze był postacią drugoplanową. Nie był takim sławnym aktorem, jakim jest dzisiaj. Szukał takiej roli. Nie mógł niestety pojechać do Stanów Zjednoczonych na casting, bo był na zdjęciach do lotu Feniksa w Afryce. No i stwierdził, że cóż, to tak jak my dzisiaj się widzimy tutaj przez to, ja was widzę i wy mnie, tak powiedział, nagram scenę kamerką i wyślę, żeby sobie to obejrzeli ci producenci. Nie miał za bardzo czasu na to, bo zdjęcia są tak zorganizowane, że ten czas się wypełnia maksymalnie, bo czas to pieniądz w tym wypadku. Prosto ze zdjęć, tak jak był ucharakteryzowany, w starej kurtce wytartej, zarośnięty, zakurzony, poprosił jednego z operatorów, mówi, słuchaj, masz tu małą kamerkę, musimy nagrać scenkę i ja ją muszę wysłać. Jedynym miejscem, w którym mogli nagrać tę scenkę, była łazienka. Więc poszli do łazienki, Hugh Laurie siadł sobie na kibelku, przeczytał dwie strony scenariusza, stanął przy lustrze, bo to było jedyne miejsce, gdzie było świetne światło, i powiedział swoją kwestię. I teraz, jeśli oglądacie serial Dr. House, to pamiętacie, że bardzo często te spotkania zespołu odbywają się w łazience przy lustrze. To nie przypadek. Tak właśnie to wyglądało. Wysłał filmik przez internet. W Stanach Zjednoczonych producenci zobaczyli to i powiedzieli, wow, jaki świetny amerykański aktor z takim doskonałym nowojorskim akcentem. Ale on jest Londyńczykiem. Jak to się stało, że mówił tak doskonale? Otóż w dzieciństwie siedział i oglądał seriale w telewizji. I dzięki temu uczył się akcentu z różnych stron świata. Mało tego, jest jeszcze jedna ciekawostka. Hugh Laurie był przekonany, czytając te dwie strony scenariusza, że postacią głównoplanową jest dr Wilson. A House jest tylko jego pomocnikiem. Jakież było jego zaskoczenie, kiedy dostał tę rolę i się okazało, że rzeczywiście gra pierwszoplanową postać. Kolejne takie nawiązania do Sherlocka Holmesa, które Paul Attanasio umieścił w scenariuszu. Wilson daje w prezencie Holmesowi pierwsze wydanie Sherlocka Holmesa. House'owi. House'owi pierwsze wydanie Sherlocka Holmesa z dedykacją.
Pacjentka, którą House leczy w pierwszym odcinku, nazywa się Irene Adler, czyli jest to ukochana Sherlocka Holmesa. I teraz najciekawsza historia, czyli ten protagonista, przeciwnik Sherlocka Holmesa, czyli doktor Moriarty, także pojawia się w scenariuszu serialu Doktor House. Otóż bodaj w trzecim w sezonie House zostaje postrzelony przez jakiegoś szaleńca, który wbiega do szpitala z pistoletem. I stąd zaczyna się historia z laską, Vicodinem i utykaniem. Nie wiemy, jak on się nazywa, ale gdybyście przejrzeli sobie listę na końcu odcinka, tak zwaną listę płac, my na to mówimy, to tam nagle się pokazuje ta postać jako Moriarty. Czyli jest to ewidentne nawiązanie do Sherlocka Holmesa. I tak scenarzyści bawili się z nami, zostawiając różne okruchy różnych historii. Jeszcze do tego wrócimy, bo ja znalazłem jeszcze jeden okruch, który fantastycznie mi do tego, do tej opowieści pasuje. Ale zatrzymajmy się przy postaci Moriartiego. Jak to się stało, że Arthur Conan Doyle stworzył właśnie profesora Moriartiego, nazywanego Napoleonem zbrodni? Otóż też wziął go po prostu z gazety. Był to jeden z największych przestępców, z najsłynniejszych, który grasował nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w całej Europie na przełomie XIX i XX wieku. Dopiero wiele lat później wyjaśniło się, że jest to Amerykanin Adam Ward. Jako młody chłopak Ward brał udział w wojnie secesyjnej. Został ranny, trafił do szpitala, a w tym szpitalu okazało się, że w dokumentach znajduje się informacja, iż on zginął na polu walki. Był to świetny moment, żeby urwać się z tego wojska, bo wcale już mu się ta wojna nie podobała, na którą się zaciągnął. Był zresztą po stronie unionistów, którzy później wygrali, ale był też młodym chłopakiem, takim 16-letnim, czyli w waszym wieku, który szukał sposobu, był sprytny, szukał sposobu, jak tu się w życiu ustawić. I zorientował się, że niektórzy żołnierze dostają nagrody za męstwo w walce, ale oni są jeszcze w szpitalu, więc tych nagród nie mogą odebrać. No i on zaczął podszywać się pod tych bohaterów i odbierać nagrody. Armia dosyć szybko się połapała w tym, że ktoś oszukuje i odbiera nagrody pieniężne, ale sama nie była sobie w stanie z tym poradzić, więc wynajęła agencję Pinkertona. Jest to do dzisiaj jedna z najsłynniejszych agencji detektywistycznych, która występuje także w powieściach Agaty Christie, do czego dojdziemy. Otóż agenci Pinkertona zaczęli śledzić Adama Warda. Ten jednak znalazł sobie wspólnika, Charlesa Bullarda. Osiedlili się w Nowym Jorku i zaczęli podnosić przestępcze rzemiosło do poziomu sztuki. No, sztuki do poziomu przemysłu. Na początku sami zaczęli od kradzieży kieszonkowych. Szybko jednak się zorientowali, że trzeba zarządzać biznesem, a nie samemu robić. Więc zebrali grupę młodych chłopaków, którzy zajmowali się kradzieżami kieszonkowymi, potem włamaniami i zaczęli kierować gangiem. Bardzo szybko zrobili się sławni, ale też i szybko trafili do więzienia. Ward był jednak sprytny, udało mu się uciec i w tym więzieniu poznał Fredrika Marma Mandelbauma, jednego z największych przestępców końcówki XIX wieku. Pomógł mu w ucieczce z więzienia Sing Sing, jednego z najcięższych więzień w Stanach Zjednoczonych. Otóż wykopał ogromny tunel przy pomocy wielu ludzi i dzięki temu Mandelbaum uciekł z więzienia, za co pomógł Wardowi w ustawieniu się w biznesie. Najpierw sam go zatrudnił, bo dostrzegł w nim potencjał, o ile tak można to powiedzieć, czyli jednak przestępczość mogła popłacać. Ward jednak szybko uznał, że Stany Zjednoczone są dla niego za ciasne i w czasie, kiedy wszyscy z Europy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, bo tam były większe szanse, on już mając zasoby pieniężne, pojechał w przeciwnym kierunku. I razem ze swoim wspólnikiem Bullardem wylądowali w Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęli robić dokładnie to samo, co w Nowym Jorku, czyli zorganizowali świat przestępczy Londynu. Stąd właśnie pomysł na Moriartiego, który zarządzał właściwie całym półświatkiem przestępczym. Otwierali kasyna gry, nielegalne oczywiście, kierowali ogromnymi włamaniami, napadami na banki. Też bardzo często sami brali w nich udział, bo byli fachowcami. Oni znali się na tej robocie, więc doskonale wiedzieli, jak to zrobić. Mieli pecha.
Oczywiście musiała się tu wkraść kobieta. Piękna Katie Flynn, którą zatrudnili w jednym ze swoich lokali, tancerka. Obaj się w niej zakochali. No i to był kłopot. Rywalizowali obaj wspólnicy o względy młodej dziewczyny. Ona w rezultacie wybrała Bullarda, ale w dalszym ciągu kochała Worta i to powodowało wiele napięć. Kiedy Scotland Yard zaczął im deptać po piętach, Londyn zrobił się za ciasny, chłopaki przenieśli się do Paryża, gdzie dalej organizowali to samo, co poprzednio. Mało tego, w Paryżu były zakazane kasyna gry, salony gier, a oni tam zorganizowali świetnie ten biznes. Zrobili amerykańską knajpę, taki steakhouse, gdzie na piętrze mogli wejść tylko niektórzy klienci i tam zabawiać się ruletą kartami. Któregoś dnia w tym kasynie właśnie pojawił się jeden z detektywów Pinkertona, który rozpoznał Worta, ale nie miał dowodów, że to on, bo oni oczywiście przybrali sobie inne nazwiska, byli szanowanymi obywatelami, którzy mieli dużo pieniędzy, mieli ogromne wpływy. Przecież w tych kasynach nie bawili się zwykli ludzie, to przychodzili politycy, biznesmeni, tacy właśnie jak oni. To dawało im ogromne możliwości, więc detektyw Pinkertona nic nie zrobił w tej sprawie, ale już obserwowano cały czas Worta, który był od lat śledzony. Między innymi w Londynie zorganizował napad na galerię sztuki i ukradł jeden z cenniejszych obrazów. Ten obraz zniknął na wiele, wiele lat i agencja Pinkertona poszukiwała obrazu. Drogi dwóch wspólników się w końcu rozeszły. Ward prowadził wystawne życie, stracił mnóstwo pieniędzy. Bullard trafił do więzienia. Ward, chcąc go ratować, bo w dalszym ciągu był lojalny wobec swojego kompana, zorganizował w Holandii napad na konwój pieniędzy. Tu jeszcze dodam, że potrafili nawet zorganizować ogromne włamanie w Republice Południowej Afryki, gdzie ukradli diamenty wartości kilku milionów dolarów. To była taka właśnie spółka przestępcza. Pisano o nich w gazetach, lecz nikt nie wiedział, kim są ci ludzie. My dzisiaj już wiemy, że to Adam Ward i Charles Bullard. Został Ward złapany, trafił do więzienia, odsiedział kilka lat, a kiedy wyszedł, postanowił się ustatkować. Był już starszym człowiekiem i chciał wejść na dobrą drogę. Miał dzieci, które wysłał do Stanów Zjednoczonych. Chciał w jakiś sposób, już czuł, że to jest koniec jego życia i chciał przeżyć go spokojnie. Potrzebował dotrzeć do Ameryki. To już były lata 20 XX wieku, ale nie miał pieniędzy. Więc co zrobił? Pojechał do Londynu, obrabował jakiś kantor, ukradł kilkadziesiąt tysięcy funtów, kupił sobie bilet na statek, popłynął do Stanów Zjednoczonych. I tu wyobraźcie sobie. Pierwsze, co zrobił w Stanach Zjednoczonych, to poszedł do agencji Pinkertona i opowiedział cały swój życiorys. Bardzo dokładnie o wszystkich napadach, wszystkich skokach. A tak to darmo? Tak za niekoniecznie za darmo. Nawet zwrócił obraz, który był poszukiwany. Dostał w zamian za to kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby mu umożliwiło to dalsze życie. Ale teraz ciekawostka. Ten życiorys Worta jest w dalszym ciągu przechowywany w agencji Pinkertona i nikomu go nie pokazano. To jest największa tajemnica. Co tam jest? Historycy bardzo chcieliby do tego zajrzeć, żeby dowiedzieć się, jakie były losy Adama Worta. My możemy poznawać je tylko w wersji literackiej przedstawione przez Artura Conan Doyle'a. I kolejna postać, bo mówiłem o tym, że on pojechał do Wielkiej Brytanii, czyli pokonał Atlantyk w tę stronę, a w tamtym okresie czasu, czyli to jest przełom XIX i XX wieku, mnóstwo ludzi, to była taka ogromna emigracja za chlebem. Jechali do Stanów Zjednoczonych, bo tam były większe możliwości. Europa była biedna ludzie po prostu stawiali wszystko na jedną kartę i ruszali w nieznane. Wyruszyła także rodzina węgierskiego Żyda, który był rabinem i miał dwóch synów. Jednym z nich był Erich Weisz. Rodzina wylądowała w Stanach Zjednoczonych
gdzie niestety nie było tak wspaniale, jakby można było przypuszczać. Dalej klepali biedę. Chłopcy musieli dorabiać, żeby pomóc rodzicom w utrzymaniu. Ojciec jako rabin otrzymał etat w jednej z synagog, ale te pieniądze w zasadzie nie wystarczały na utrzymanie. Rodzina z trudem się aklimatyzowała. To byli węgierscy Żydzi. Matka nigdy nie nauczyła się języka angielskiego. Ojciec także. Chłopcy bardzo szybko złapali to. A mówię o tym, że dorabiali. Dorabiali między innymi na jarmarkach. Erik był bardzo sprawny, wysportowany, więc zaczął dawać popisy na trapezie, na takim małym do podskakiwania, nie wiem jak to się nazywa, ja mówię na to hopsalnia, dzieci te teraz lubią na tym sobie skakać. Trampolina, no właśnie, skakał sobie na tym, robił popisy, ludzie wrzucali mu tam po parę centów i z tego się utrzymywał. Dorabiał także w sklepie żelaznym, naprawiając zamki i kłódki, dzięki czemu poznał mechanikę. I wyobraźcie sobie, któregoś dnia tenże chłopak kupuje używaną książkę Roberta Houdin, Francuza, który był iluzjonistą. Zaczyna ją czytać o sztuczkach karcianych, o różnych magicznych sztuczkach, które można zrobić i wtedy poczuł, że to jest jego przyszłość. On to chce robić. Nazwisko Houdin francuskie także mu się przydało. Dodał do niego samogłoskę i powstało Houdini. I to już jest postać, która wam się z pewnością kojarzy. W tamtym czasie była duża moda na to, że artyści sceniczni używali takich włoskich nazwisk. Wszystkie włoskie nazwiska kończą się na samogłoski. O, E, I. Jak zwrócicie uwagę, pooglądajcie rodzinę Soprano, to tam wszyscy mają samogłoski na końcu nazwiska. Jedzą makaron i pizzę. I teraz z Erika Weisza stał się Houdinim. Harrym Houdinim. Zaczął występować, dawać popisy. Zarabiał na tym oczywiście pieniądze. Szybko się zorientował, bo pomagał mu w tym brat, że na scenie cenniejsza jest ładna kobieta, więc znalazł piękną Bez, aktorkę, która śpiewała w rewiach i postanowił, że będzie występował z nią. Jednak kobieta w roli asystentki iluzjonisty sprawdzała się lepiej, bo wszyscy patrzyli na kobietę, kiedy on ją przecinał piłą. I tak można było robić różne sztuki. Ale szukał sposobu na to, żeby jakoś wybić się z tłumu, bo w tamtym czasie tych iluzjonistów, prestidigitatorów było mnóstwo. Oni występowali na różnych jarmarkach właśnie, na objazdowych takich, w objazdowych teatrach, trupach, które wędrowały po Stanach Zjednoczonych. Jedną z takich najczęściej stosowanych sztuk było uwalnianie się z kajdanek. Publiczność oczywiście wiedziała, że te kajdanki są spreparowane, że tam jest jakiś przycisk, żeby je otworzyć, ale wszyscy bili brawo, klaskali, wrzucali pieniądze. Harry Houdini poszedł o krok dalej. Doszedł do wniosku, że trzeba otworzyć prawdziwe kajdanki. Potrafił to robić, ponieważ pracował w sklepie żelaznym i naprawiał kłódki i zamki, znał mechanikę, więc był sobie w tym stanie poradzić przy pomocy wytrychu. No, ale jak zwrócić uwagę publiczności? I tu także okazało się, że Harry Houdini miał niebywały zmysł i potrafił wpaść na świetne pomysły. W każdym mieście, do którego przyjeżdżał, szedł najpierw do miejscowej gazety i mówił, że jest w stanie otworzyć każde kajdanki policyjne. Razem z reporterem gazety szli wtedy na komisariat policji i wyzywał na pojedynek policjantów. Mówił, ja otworzę wasze kajdanki. Oni mówili, aż to niemożliwe, nasze kajdanki są świetne. Od lat zakuwamy w nie przestępców i nikt się nie uwolnił. No więc na oczach policjantów dawał się zakuć i zdejmował je po chwili. Policjanci byli źli. Reporter pisał o tym w gazecie i w ten sposób tłumy ludzi waliły na jego przedstawienia. Stał się na tyle sławny, że został zatrudniony przez jeden z największych teatrów, który działał na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, przez Alhambrę. Jeździł wtedy już w takim profesjonalnym zespole teatralnym i pokazywał swoje sztuki. Poszło to o krok dalej. Zaczęły się uwalniania z bańki na mleko, w której go zamykano, pozamykanej na kłódki. On potrafił z tego wyjść. I tak dalej, i tak dalej. Dla Harry'ego Houdiniego Stany Zjednoczone także okazały się za ciasne, tak jak dla Adama Warta, i postanowił zrobić karierę jeszcze w Europie. Wybrał się na występy do
Starego Świata, zaczął od Wielkiej Brytanii, pojawił się w Londynie i tam zjawił się u dyrektora jednego z największych takich teatrów rewiowych w Londynie i powiedział, że on może pokazać sztukę z otwieraniem kajdanek. Na co szef tego teatru stwierdził, że no to jest zupełnie nieciekawe, bo my tu już takich wielu mieliśmy i na dodatek okazało się, że to są oszuści i pokazują te sztuki, te kajdanki są spreparowane. Houdini zaproponował, to idźmy na policję, do Scotland Yardu. Ja pokażę wam, jak się otwiera kajdanki. Ruszyli oczywiście wspólnie do miejscowego komisariatu. Komisarz Melville przyjął serdecznie swojego przyjaciela, właściciela teatru. Wpuścili Houdiniego do celi, zakuli do słupa będącego w celi kajdankami, po czym odwrócili się i Melville mówi, no to cóż, chodźmy do mojego biura, napijemy się herbaty, a jak za godzinę pan Houdini stąd nie wyjdzie, to wrócimy po niego. Na co usłyszeli za swoimi plecami, poczekajcie panowie, już idę, i oddał im otwarte kajdanki. Melville był totalnie zaskoczony. Został oczywiście Houdini zatrudniony w tym teatrze i zaczął pokazy. Publiczność waliła na przedstawienia drzwiami i oknami. Dla niego jednak Wielka Brytania to znowu było za mało. Ruszył na podbój całej Europy. Dawał występy we Francji, w Niemczech. Głównie także prywatne pokazy na dworach arystokratycznych. U cesarza Niemiec jeździł do Petersburga na dwór carski. W Niemczech spotkało go dość ciekawe wydarzenie. Otóż komisarz Werner Graf z Kolonii zarzucił publicznie Houdiniemu oszustwo. Twierdził, że te kajdanki jednak nie są prawdziwe. Doszło do procesu sądowego, bo w tamtym czasie zarzucenie człowiekowi ustosunkowanemu oszustwa to było ujmą na honorze. Takie rzeczy kończyły się pojedynkami nawet. Tymczasem Houdini nie zamierzał się pojedynkować, poszedł do sądu. Pozwał Wernera Grafa i doszło do procesu. I teraz wyobraźcie sobie, co stało się na sali sądowej. Graf twierdzi, że Houdini jest oszustem. Houdini mówi, nie jestem oszustem, ale nie mogę państwu wszystkim pokazać, bo to jest mój chleb. To są działania, z których ja żyję. Jeśli pokażę, jak otwieram te kajdanki, no to ludzie nie będą chcieli przychodzić na moje pokazy. Sędzia doszedł do wniosku, dobrze, zróbmy tak. Postawimy parawan, Houdini pokaże mnie, a ja wydam wyrok. I rzeczywiście Houdini zdjął kajdanki. Wyrok był uniewinniający. Werner Graf poczuł się urażony. Kiedy Houdini ruszył w dalszą podróż po Europie, po arystokratycznych dworach, Werner Graf współpracował z najlepszymi ślusarzami i stworzył najlepsze możliwe kajdanki, których się nie dało otworzyć. Testował je na wszystkich przestępcach, nikt nie był w stanie. Doszło do kolejnego procesu, podczas którego Harry Houdini kolejny raz zdjął te kajdanki, skutkiem czego Graf musiał zapłacić wszystkie koszta sądowe i publicznie przeprosić Harry'ego Houdiniego. Dzisiaj już wiemy, że Harry Houdini w tej podróży po Europie prawdopodobnie był także szpiegiem. Jeździł na dwory cesarza Niemiec, cara rosyjskiego i udając Amerykanina, bo nikt nie miał pojęcia, że jest węgierskim Żydem i że w ogóle włada innymi językami poza angielskim, on sprawnie nadstawiał ucha. Wiemy o tym, ponieważ komisarz Melville został oficerem MI5, czyli wywiadu brytyjskiego, późniejszego. Ale jak skończyła się historia Ericha Weisza, czyli Harry'ego Houdiniego. Houdini, kiedy był w Europie, zmarła jego matka. Bardzo to przeżył. Wrócił do Stanów Zjednoczonych, dalej występował. I teraz początek XX wieku w Stanach Zjednoczonych wybucha ogromna fascynacja spirytyzmem, czyli wywoływaniem duchów, kontaktem ze światem umarłych. Roi się od tak zwanych mediów. Medium, czyli osoba, która ma paranormalne zdolności i jest w stanie rozmawiać z duchami. Harry Houdini zyskuje ogromną sławę, staje się pogromcą oszustów, którzy mienią się
rolą medium. Publikuje artykuły w gazetach, oskarżając kolejnych spirytystów o oszustwa. Zyskuje dzięki temu ogromną sławę, ale między innymi także zyskuje mnóstwo wrogów. Na jednym z jego występów okazuje się, że pojawia się Sir Arthur Conan Doyle, osoba już bardzo znana. Mało tego, żona Artura Conan Doyle'a, druga żona, jest medium, które ma kontakt z zaświatami. Kiedy pojawiają się u niego w garderobie po występie, Houdini jest trochę zaskoczony. Przecież on w swoim mniemaniu jest skromną osobą, a tu wielki pisarz do niego przyszedł. Tymczasem Arthur Conan Doyle jest zachwycony. Zachwyciła go sztuka przenikania przez ścianę. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało. Jest scena, ustawiamy ścianę z cegieł, stoi Harry Houdini po jednej stronie ściany, zasłania się kurtyna, po czym po jej odsłonięciu okazuje się, że Houdini stoi po drugiej stronie ściany. I ludzie uwierzyli, że Houdini potrafi przenikać przez ściany. Sztuczka była, mówiąc szczerze, no, bardzo prosta. Była zapadnia, poprzez którą on przedostawał się pod tą ścianą z cegieł na drugą stronę. Ludzie jednak w to wierzyli. Uwierzył także Arthur Conan Doyle, w co nam dzisiaj trudno uwierzyć. Houdini zaczął się tłumaczyć, mówi, ależ tam jest zapadnia, ależ to niemożliwe. Pan jest obdarzony niesamowitą, magiczną siłą. Nie zdaje pan sobie nawet z tego sprawy. Arthur Conan Doyle uwierzył w jego magiczną moc. Houdini mu dalej tłumaczył, a im bardziej zaprzeczał, im bardziej pokazywał szczegóły tych swoich sztuczek, zdradzając tajemnicę, tym bardziej Sir Arthur Conan Doyle mówił, że to nieprawda. W końcu zaproponował mu, że żeby go przekonać, to zaprasza go na seans spirytystyczny, bo jego żona ma kontakt z duchami, a on wiedział o tym, że Harry Houdini bardzo przeżył śmierć matki, ponieważ nie mógł być przy niej. Spotkali się na tym seansie spirytystycznym. Żona Doyle'a weszła w trans i skontaktowała się z matką Harry'ego Houdiniego. Zaczęła mu opowiadać różne rzeczy, a na koniec pobłogosławiła syna w imię Jezusa Chrystusa. Na co Houdini zerwał się z krzesła i powiedział, że pani jest oszustką, bo moja matka nigdy nie mówiła po angielsku, a na dodatek jesteśmy Żydami. Arthur Conan Doyle nie mógł wiedzieć o tym, że jest to węgierski Żyd Erich Weisz i że jego matka była Żydówką. Był przekonany, że jest Włochem, a Włosi no, najczęściej są wyznania rzymskokatolickiego. Kiedy ta informacja wypłynęła, Arthur Conan Doyle został ośmieszony. Mnóstwo jego wielbicieli Sherlocka Holmesa, poprzysięgło Houdiniemu zemstę. Na tym się jednak nie skończyło. Lista wrogów była dłuższa. Jednym z najsłynniejszych mediów w Stanach Zjednoczonych była Mira Crandon. Piękna kobieta, która miała mnóstwo kochanków, bardzo ustosunkowanych polityków, biznesmenów. Wokół niej zawsze było mnóstwo takich osób z ogromnymi pieniędzmi. I Mira Crandon organizowała seanse spirytystyczne, podczas których kontaktowała się ze swoim duchem swojego zmarłego brata i opowiadała różne rzeczy. Był w tym jeden haczyk. W tych seansach uczestniczyli tylko mężczyźni, a Mira Crandon, żeby pokazać swoją otwartość, że ona nic nie oszukuje, była zawsze nago, a była piękną kobietą. Więc jak to Harry Houdini stwierdził, są gotowi przysiąc, że właśnie słoń przemaszerował przez salon, ponieważ patrzą na jej wdzięki, a nie na to, co się dzieje wkoło. Ale Harry Houdini był iluzjonistą. Bardzo szybko zorientował się, że gdzieś pod stołem są sznureczki, takie małe cięgiełka i te wszystkie dźwięki, dzwoneczki, które zaczynają dzwonić, są wywoływane właśnie przez nią. Zarzucił Mirze Crandon oszustwo. Powiedział, że ona także jest oszustką. Ona natomiast powiedziała, że Houdini, zginiesz za to. Zginiesz. Jeszcze przed świętem zmarłych będziesz martwy. I co się okazało? Kiedy Harry Houdini występował w Chicago, zwichnął kostkę.
Miał tam taki popisowy numer, w którym zamykano go w trumnie i opuszczano na dno basenu hotelowego. Publiczność była zachwycona, on tam potrafił spędzić godzinę, zanim się uwolnił. Rzeczywiście jego zdolności były ogromne, ponieważ tak był w stanie spowolnić swoje tempo bicia serca i oddech, że wytrzymywał godzinę zamknięty w trumnie, w której powietrza było ledwie na 3 minuty. I to dawało mu przewagę nad konkurencją. Podczas jednego z występów zemdlał. Ta złamana kostka dawała się bardzo we znaki. A mało tego, doszło jeszcze do jednego zdarzenia. Przed spektaklem umówił się z 3 młodymi studentami na wywiad. I jednym z jego popisowych takich numerów, który stosował także na policjantach, kiedy ich już upokorzył tymi kajdankami, zawsze mówił do nich: jeśli macie ochotę, możecie się na mnie zemścić i uderzyć mnie z całej siły pięścią w brzuch. Musimy wiedzieć, że jeżeli jesteśmy na to przygotowani i napniemy mięśnie brzucha, to można nas uderzyć z całej siły i brzuch jest twardy i nie wyrządzi nam to żadnej krzywdy. Ale musimy być przygotowani na ten cios. W którymś momencie jeden z tych studentów zapytał: czyli co, można pana uderzyć w brzuch? Houdini powiedział: ależ oczywiście. Zaczął się podnosić z leżanki, na której leżał, i w tym momencie otrzymał 3 potężne ciosy w brzuch. Nie był na to gotowy. Opadł, zaczął krzyczeć, że przecież trzeba było uprzedzić, że chce mnie pan uderzyć. Podczas kolejnego występu zemdlał, zawieziono go do szpitala i okazało się, że pękło mu po prostu jelito od tego uderzenia. Lekarz powiedział, że musi zostać natychmiast operowany. Houdini nie chciał się na to zgodzić. Powiedział, że pojedzie do Nowego Jorku i tam zasięgnie opinii swojego lekarza. Na co usłyszał: do Nowego Jorku to pan może trafić już tylko w trumnie. Musimy pana operować natychmiast. Operacja została wykonana rzeczywiście. Powiodła się. Jednak po 3 dniach wydało się zakażenie i Harry Houdini zmarł. No i teraz tak. Mira Crandon była oszustką, ale powiedziała, że jeszcze przed 1 listopada Harry Houdini umrze i wróci do Nowego Jorku w trumnie. I rzeczywiście 30 października wrócił do Nowego Jorku w trumnie. Przemku, chciałabym ci przerwać na chwilę, bo powraca cały czas postać Artura Conan Doyle'a, o którym powiedziałeś, że był takim zapalonym wielbicielem czytania gazet, z czego zrobił swój zawód tak naprawdę. Ty też wracasz do różnych historii, które się wydarzyły, i opisujesz te historie. Słuchają nas młodzi ludzie, uczniowie. Powiedz, z czego teraz korzysta taki zawodowy pisarz, żeby dowiedzieć się, jak było ze zbrodnią, która go akurat zaczęła fascynować. Ja, opisując historię z czasów PRL-u, oczywiście przeglądam gazety PRL-owskie. Wszystkie możliwe. Jest ich mnóstwo. Naprawdę dużo można ich zdobyć. Są w każdej bibliotece uniwersyteckiej. No i trzeba po prostu siedzieć, przekładać kartka po kartce, przeglądać, i tam jest mnóstwo ciekawostek. Właściwie na każdej stronie można znaleźć coś ciekawego. Były w tamtym czasie 2 takie gazety: Ekspres Wieczorny i Kurier Polski, czyli takie dzisiejsze, moglibyśmy powiedzieć, brukowce, tyle że nie takie kolorowe i bez zdjęć, takie jak Fakt i Super Ekspres. I tam mamy mnóstwo właśnie takich ciekawych historii, typu, że na przykład ktoś umarł i leżał 2 lata w domu i nikt tam nie zajrzał, i trup znaleziono, zmumifikowane zwłoki, pisano o cielętach mających 2 głowy i tak dalej, i tak dalej. Także tych ciekawostek jest mnóstwo. A co robią dzisiejsi moi koledzy pisarze, którzy piszą współczesne książki? Oglądają Netflixa, czytają gazety. Właściwie inspiracje można znaleźć wszędzie. Tych historii jest mnóstwo, my z nich czerpiemy garściami. Właściwie trudno jest coś wymyślić nowego, tylko można zebrać różne rzeczy, skompilować, poprzekładać, połączyć ze sobą rzeczy, które pierwotnie nie miały związku, ale one zaczynają nam się układać w fabułę. I to jest właśnie ta rzecz, że taki pisarz potrafi te historie właśnie znaleźć i złożyć w całość. I tak było między innymi ze scenarzystami. Te historie, którą opowiedziałem o Harrym Houdinim, z pewnością kojarzy wam się z filmem Iluzja, który był niedawno. Można go na pewno znaleźć na Netflixie czy na HBO. Z pewnością będzie niebawem. Tak, i tam także bohaterem jest właśnie prestidigitator, który szuka mordercy swojego ojca, który zginął zamknięty w sejfie i opuszczony na dno rzeki. No tak, Arthur Conan Doyle, ale wspomniałem jeszcze o Agacie Christie, prawda?
I tu jest bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak oglądałem serial Dr. House i w którymś odcinku, kiedy House już rozstaje się z dr Keddie, bo przez chwilę mieszkali razem, ona jeszcze zabiera od niego swoje rzeczy i spotykają się w tej stołówce szpitalnej i ona mówi, czy nie widział szczotki do włosów. I on odpowiada, będę jej szukał jak dziecka Lindberga. Mnie to zaskoczyło, bo mówię, o co w tym chodzi? Okazuje się, że gdybym był Amerykaninem, to doskonale bym wiedział, o co chodzi. Nie wiem, ponieważ jestem Europejczykiem. I mało kto zna historię dziecka Lindberga i to, że właśnie taki idiom funkcjonuje. Jeśli czegoś bardzo szukamy, to mówimy, że będziemy tego szukać jak dziecka Lindberga. Charles Lindberg, pilot amerykański, który jako pierwszy w roku 1927 przeleciał nad Atlantykiem. Wielu próbowało, wielu chciało pokonać Atlantyk, wielu przy tym zginęło. On pierwszy tego dokonał. Wystartował na małym sportowym samolociku, tu ciekawostka, zamontowano w nim dodatkowy zbiornik paliwa, żeby się dało przelecieć nad tym Atlantykiem. I poprzez to nie było widoczności do przodu. On miał założony taki mały peryskop dziecięcy, żeby móc patrzeć do przodu. Przeleciał, ten lot trwał ponad dobę, przeleciał nad Atlantykiem. Już kiedy pojawił się nad wybrzeżem francuskim, już telegrafem nadawano informację, że jest, doleciał, żyje i że jest pierwszym śmiałkiem. Dodam, że była ustanowiona ogromna nagroda, 50 tysięcy dolarów. To były ogromne pieniądze, pamiętajcie. Erich Weisz kupił tę książkę swoją za 6 centów. Coca-Cola kosztowała 2 centy, a bilet do kina 4 centy. Tymczasem nagroda za pokonanie Atlantyku to było 50 tysięcy dolarów. I kiedy Charles Lindberg wylądował na lotnisku pod paryskim Le Bourget, był z automatu bohaterem. Nie tylko bohaterem narodowym w Stanach Zjednoczonych, ale także bohaterem na całym świecie. Wiwatujący tłum na ramionach niósł go. To jest istotne, bo on potem, pisząc swoją książkę, przyznał się, że było mu bardzo niezręcznie. Nawet reporterzy go pytali, no dobrze, a leciał pan ponad 24 godziny. On wybrał się w tę podróż tak trochę na wariata. Miał w kieszeni pióro Watermana, co później wykorzystał w reklamie i zarobił na to dużo, zarobił na tym mnóstwo pieniędzy. Miał picie, kanapki i właściwie tyle. W tym samolocie nie było toalety. I pytają go reporterzy, a gdzie pan sikał? I on mówi, do papierowych kubeczków i wylewałem na zewnątrz. Prawda była jednak inna. Po prostu nie miał pampersa, więc sikał pod siebie. I kiedy ten tłum niósł go na ramionach, on miał mokre spodnie po prostu. Dostał oczywiście order Legii Narodowej. W Wielkiej Brytanii został zaproszony przez królową Wiktorię. Wrócił do Stanów Zjednoczonych już fetowany przez tłumy. Samolot także przywieziono statkiem. Otrzymał tę nagrodę 50 tysięcy dolarów. Na książce, którą napisał, zarobił ogromne pieniądze, kolejne 50 tysięcy dolarów. Otrzymał także kontrakt na to, żeby wędrować po Stanach Zjednoczonych ze spotkaniami i opowiadać. Był horrendalnie bogatym człowiekiem. To był rok 27. W 1929 mamy krach na giełdzie w Nowym Jorku. Załamują się imperia finansowe. Ludzie stają się nędzarzami z dnia na dzień. Tymczasem już pułkownik, bo został awansowany, Charles Lindberg, jest niebywale bogatym człowiekiem. Znajduje żonę, także z wyższych sfer, mają synka, Charlesa, i tu następuje tragedia. W 1932 roku mały Charles zostaje porwany. Późnym wieczorem jest jakiś hałas, gosposia sprawdza, czy mały Charles jest w łóżeczku, w pokoju jest otwarte okno, dziecka nie ma, więc sprawdza także u pani Lindberg, tam także nie ma dziecka, idzie do pułkownika, który siedzi u siebie w gabinecie, a często wieczorem zabierał małego do siebie. Tam także nie ma dziecka. Okazuje się, że na parapecie w sypialni zostaje dłuto, którym podważono okno, i list, który zostawił porywacz, w którym żąda okupu. Chciał 50 tysięcy dolarów. I oczywiście zastrzegł, żeby nie informować policji o tym, ponieważ wtedy dziecko nie wróci. Lindberg oczywiście natychmiast zadzwonił na policję. Policja chciała rozpocząć poszukiwania, lecz Lindberg był osobą, która miała ogromne wpływy, znał kongresmenów i otrzymał tak zwane carte blanche. Mógł przez 2 doby pertraktować i zapłacić okup
po to, żeby odzyskać dziecko, a policja miała się zająć tym później. Dzięki temu wszystkiemu policja nie przeszkadzała mu w tych działaniach. Korespondencja z porywaczami trwała przez kilka właściwie dni kolejnych. Do niej włączył się emerytowany nauczyciel, który wszedł w rolę pośrednika, spotkał się z porywaczem dwukrotnie, w końcu dostarczył mu okup i otrzymał informację, że dziecko jest na małej łódeczce gdzieś w okolicach Ellis Island, czyli u wybrzeża Nowego Jorku. Ellis Island to tam, gdzie stoi Statua Wolności. Okazało się, że dziecka nie było na łodzi. Mało tego, łodzi nigdy nie odnaleziono. Policja bardzo szybko wzięła się do pracy, kiedy jej w końcu pozwolono pracować. Do śledztwa nawet włączyła się mafia. Proszę sobie wyobrazić, że najsłynniejsi mafiozi zaproponowali, że oni będą uczestniczyć w tych poszukiwaniach i znajdą przestępcę, ponieważ uważali Charlesa Lindberga za bohatera narodowego. I dla wszystkich Amerykanów, także dla mafiozów włoskiego pochodzenia, był to zamach na największą postać, na największą ikonę Ameryki. Dziecko zostało odnalezione niespełna rok później i tu wybuchł kolejny skandal, ponieważ kierowca ciężarówki, który zatrzymał się przy drodze, żeby zrobić siusiu, odnalazł zwłoki dziecka. W tym miejscu rozciągano tymczasową linię telefoniczną, która miała połączyć dom Lindbergów z siedzibą policji. I pamiętajcie jeszcze, amerykańska policja w tamtym czasie była pierwszą, która została już wyposażona, to jest rok 1932, w samochody. Jeździli Fordami T i mieli nawet w nich radiostacje. To było zupełne nowum na skalę świata. W Polsce wtedy w dalszym ciągu używaliśmy rowerów głównie. Ale to takie smaczki tamtego czasu. Dziecko odnaleziono. Okazało się, że porywacz nie mógł go oddać, bo ono zginęło właściwie w chwili porwania. Przy oknie znaleziono drabinę z ułamanym szczeblem. Wszystko wskazywało na to, że porywacz, schodząc po drabinie, złamał się szczebel drabiny, dziecko uderzyło głową i zginęło na miejscu. On jednak pociągnął tę historię, wziął okup i zniknął. Wtedy do gry włączyło się Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI, wtedy jeszcze nie nosiło takiej nazwy. No i tutaj jest postać jego szefa. Rozpoczyna się właściwie działalność FBI, kiedy Harry Hoover walczy w kongresie o to, żeby FBI, czyli taka policja federalna, która działa na terenie całych Stanów Zjednoczonych, miała większe uprawnienia. W Stanach Zjednoczonych mamy różne rodzaje policji. Mamy policje stanowe, jakieś miejskie, szeryfów i mamy właśnie FBI, czyli policję federalną. Poprzez porwanie dziecka Lindberga w kongresie przegłosowano prawo, które obowiązuje do dzisiaj i jest właśnie nazywane prawem Lindberga, które mówi o tym, że porwanie dziecka, kidnapping, jest przestępstwem ściganym zgodnie z prawem federalnym i zawsze zajmuje się nim FBI. Hoover był przede wszystkim sprytnym politykiem. Dzięki porwaniu dziecka Lindberga wywalczył duże pieniądze na rozwój swojej agencji. Zaczął także między innymi dzięki temu aresztować mafiozów, przestępców, ale wiedział, że tej zagadki nie rozwiąże w zwykły sposób. Doszedł do wniosku, że musi postawić na dział badawczy. Między innymi zatrudnił fachowca od drewna. I tutaj dokonano niesamowitej rzeczy. Dzisiaj jak oglądamy te seriale kryminalne i zaczynamy odgadywać, jak to do tego doszło, to proszę sobie wyobrazić, jest rok 1933 i tenże fachowiec bada drabinę. Dochodzi do wniosku, że wykonano ją z drewna z Karoliny Północnej. W Stanach Zjednoczonych jest 44 tysiące tartaków, w których obrabia się drewno z Karoliny Północnej. Zawężono grupę do 44 tysiące ogólnie. Drewno z Karoliny Północnej obrabiane jest ledwo w kilku tysiącach, więc już jest to mniej. Ale mało tego, zauważył, że te szczeble, jakbyśmy spojrzeli na nie pod mikroskopem, to mają coś w rodzaju ludzkich linii papilarnych jak na dłoniach. Kiedy maszyna, heblarka
obrabia drewno, to zostawia na nim ślady. I ta heblarka konkretna, która obrabiała szczeble drabiny, miała uszkodzony 3. i 7. ząbek w swojej pile. Wystarczyło już tylko znaleźć właściwy tartak, w którym wykonano szczebelki. I wysłano 1000 listów, obejrzano dokładnie wszystkie piły i znaleziono ten konkretny tartak, w którym wyprodukowano szczeble. Dzięki temu ustalono, do którego sklepu dostarczono te szczeble, w którym prawdopodobnie przestępca je kupił i złożył sobie drabinę. I był to sklep w Bronxie. I to już wskazywało na to, skąd pochodzi przestępca. Ale to była tylko jedna z informacji, która dopomogła. W Stanach Zjednoczonych wymieniano wtedy akurat pieniądze. Okup został zapłacony w tak zwanych złotych certyfikatach, czyli 20-dolarówkach, które papierowych, które miały pokrycie w złocie, które jest przechowywane w Skarbcu Narodowym w Fort Knox. Były wymieniane, a zatem ludzie musieli przychodzić. Ogłoszono, że każdy, kto przychodzi wymienić te pieniądze, musi pozostawić swoje personalia. I okazuje się, że banknoty z okupu wypływały co jakiś czas właśnie w Nowym Jorku wzdłuż linii metra łączącej Bronx z centrum. Czyli wszystko wskazywało na to, że stamtąd gdzieś pochodzi ten przestępca. Aż któregoś dnia jeden ze sprzedawców benzyny na stacji benzynowej, ta wymiana była na tak ogromną skalę, że nikt nie był w stanie zanotować wszystkich osób, które przychodziły z tymi banknotami. Ale szczęśliwy traf. Sprzedawca benzyny po prostu na banknocie zapisał numer rejestracyjny samochodu, którym przyjechał człowiek i zapłacił taką 20-dolarówką. Policja bardzo szybko do niego trafiła. To był także emigrant z Niemiec. W jego domu znaleziono dużą część pieniędzy z okupu, a także zestaw dłut z brakującym tym jednym, które akurat zostawił na parapecie okiennym w domu Lindbergów. Proces był ogromnym wydarzeniem. Wyobraźcie sobie, że gazety chciały w jakiś sposób uczestniczyć. I teraz to jest właśnie bardzo interesujące, że jak oglądacie amerykańskie filmy, to zwróćcie uwagę, że na salach sądowych siedzą rysownicy i rysują, co dzieje się podczas procesu. Prawo amerykańskie zabrania robienia zdjęć na sali sądowej i tak zrodziła się funkcja rysownika, bo nikt nie zabronił rysować. Więc ci rysownicy mają umocowanie, to jest ponad 100 lat tradycji. Oni zawsze siedzą na sali sądowej i rysują. Więc zapłacono rysownikom, żeby siedzieli na procesie tego Brunona Hauptmana, który porwał małego Charlesa Lindberga. Ale gazety nawet przekupiły obsługę tych pracowników sądu. Wywiercono dziurkę w ścianie i zamontowano kamerę, żeby nagrać ten proces. To był ogromny skandal. Bruno Hauptmann, jak łatwo się domyślić, został skazany na karę śmierci. I teraz w zasadzie jest pytanie, czy z czymś wam się kojarzy ta historia porwania dziecka, które zostało wykorzystane w jakiejś książce? Kto czytał Morderstwo w Orient Expressie Agaty Christie, ten wie, że rzeczywiście Agata Christie napisała książkę w 1932 roku, kiedy akurat znaleziono ciało dziecka, ale jeszcze nie zatrzymano Brunona Hauptmana i ona wykorzystała tę prawdziwą historię do stworzenia najsłynniejszej powieści, która najbardziej nam się kojarzy z tą autorką. Zresztą zarzucano jej, że wykorzystała postać bohatera narodowego amerykańskiego, który był bożyszczem w zasadzie wszystkich Amerykanów i że nie powinna tego robić, że tam względy etyczne. Mimo to do dzisiaj najbardziej kojarzymy właśnie Agatę Christie z tą powieścią. Ile mamy czasu? Myślę, że jeszcze mamy 15 minut. Dobrze. To postaram się w telegraficznym skrócie jeszcze wspomnieć wam o Jamesie Bondzie. James Bond i teraz dziewczyny, słuchajcie, dlatego że poza Danielem Craigiem, który jest poza konkurencją, jest najwspanialszym Jamesem Bondem na świecie. Przynajmniej moim zdaniem. Powiedzcie mi... Ten wcześniejszy, Pierce Brosnan, facet nawet nie miał prawa jazdy, jakim on może być Jamesem Bondem. Wozili go w tym DB6 na przyczepie, a potem dogrywali jakieś zdjęcia niesamowitych wiraży, które wyprawiał. Cóż to za Bond? Udawany. Ale dziewczyny... Ale był jeszcze Sean Connery.
I tu wyobraź sobie, że Ian Fleming, czyli twórca, ojciec Jamesa Bonda, nie lubił Shona Connery'ego. Był na planie firmowym i kręcił nosem, stękał, marudził, mówił, że co to za Bond, on wcale tak nie wyglądał, to nie jest mój James Bond, to ten nie jest prawdziwy. Dziewczyny, to jest ważne, żebyście wiedziały coś o Jamesie Bondzie, bo zawsze zrobicie wrażenie na facetach, jak nagle wyskoczycie z jakąś ciekawostką, jak to było naprawdę z Jamesem Bondem, bo James Bond żył naprawdę. I dopiero kiedy zaczynamy poznawać życiorys Iana Fleminga, czyli jego ojca, to wtedy zaczynamy rozumieć filmy. Ja pamiętam Skyfall, kiedy ludzie wychodzili z kina i mówili, taki jakiś przegadany, ciągle coś tu, jakieś powroty do przeszłości, jakaś matka, nazwiska, o co w tym chodzi, mało akcji, dużo gadania. No właśnie, bo ktoś, kto zna życiorys Jamesa Bonda, dopiero zaczyna rozumieć, o co w tej historyjce wtedy chodziło. Otóż Ian Fleming, to nie będzie, pani od polskiego teraz zatyka uszy, bo to nie będzie dobry przykład wychowawczy. Ian Fleming był młodzieńcem bardzo trudnym, który ciężko radził sobie w szkole. Głównie zajmował się podrywaniem dziewczyn i popisywaniem swoim sportowym samochodem. Jego ojciec zmarł tuż po I wojnie światowej, więc wychowywany był on i jego brat Peter, byli wychowywani przez matkę. Ian był tym trudniejszym synem, Peter takim wzorowym uczniem. Ian nie tylko młode dziewczyny podrywał, między innymi narozrabiał w szkole, bo bardzo często miał schadzki z mężatkami, co w angielskim systemie, pamiętajmy, to jest okres między wojną pierwszą a drugą, no, pewne rzeczy nie były dozwolone. Mama w końcu stwierdziła, że wyśle Iana do szkoły marynarki, a spowodował to konflikt z kierownikiem internatu, któremu żonę poderwał. No i już szkoła miała go dość, wysłano go do Eton i tam miał kontynuować karierę. Niestety ze szkoły marynarki też go wyrzucono, bo złapał chorobę weneryczną. No i to go dyskwalifikowało. Mama załamała ręce. Widziała, że syn będzie miał przyszłość gdzieś w dyplomacji, więc uparła się i wysłała go do małej takiej szkoły, która miała zaledwie kilku uczniów, dzisiaj byśmy powiedzieli takiej prywatnej szkoły, w kurorcie narciarskim w Austrii, w Kitzbühel. Więc to też pojawia się w jednym z ostatnich filmów. Dlaczego oni są akurat w Kitzbühel, były te zdjęcia kręcone? Właśnie dlatego, że Ian Fleming tam się uczył. Tam poznał kilku bardzo takich ekscentrycznych ludzi, którzy potem okazali się, że byli szpiegami właściwie. Ian był w Kitzbühel przez rok, potem kontynuował naukę w Szwajcarii, miał podszkolić się z języków. Mama już właściwie miała dla niego załatwioną posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale Ian znowu narozrabiał. Będąc w Szwajcarii poznał piękną Monique Panchart, córkę właściciela winnicy, zakochał się i przywiózł ją do Wielkiej Brytanii. Tada, mamusiu, to jest moja narzeczona. Mama była niezadowolona, mówiąc szczerze. Nie tak widziała przyszłość syna i w końcu postawiła sprawę jasno. Najpierw próbowała zniechęcić panią młodą, na przykład zakręcając jej ogrzewanie w pokoju, niech się posiedzi w zimnym. Na wszelkie sposoby okazywała jej niechęć. Dziewczyna nie chciała się zniechęcić, więc mama w końcu przeprowadziła rozmowę z Ianem i powiedziała tak. Ian, albo rodzinny majątek, albo ona. Wybieraj. No i Ian wybrał pieniądze. Pożegnał się z tą dziewczyną, choć potem to nam wyjdzie w historii, że bardzo ją kochał zawsze. Zaczął pracować, do MSZ-u się nie dostał. Zaczął pracować w redakcji gazety, redagując cudze teksty. Ta praca nie za bardzo mu się podobała, ale na jego szczęście nadszedł rok 1939, wybuchła wojna i Ian Fleming jako osoba wykształcona zgłosił się do marynarki, zresztą jako były słuchacz szkoły wojskowej, krótko, bo krótko, ale zawsze. I w takich warunkach wojennych od razu osoba z takim doświadczeniem otrzymywała stopień oficerski, został porucznikiem, komandorem, ponieważ była to marynarka. I mianowano go
asystentem szefa wywiadu. Co się okazuje? Początek II wojny światowej, trzeba było opracowywać plany, jak będziemy postępować w czasie tej wojny. Wyobraźcie sobie, że podczas I wojny światowej istniał jeszcze taki kodeks wojenny. Zgodnie z tym kodeksem, na przykład jak łódź podwodna, ubot chciał kogoś zatopić, to były bardzo ściśle określone zasady walki morskiej. Najpierw trzeba się było wynurzyć, powiedzieć: halo, tu jesteśmy, zamierzamy was zatopić. Potem się zanurzyć i strzelić torpedą. Tak to wyglądało dość zabawnie. Niemcy podczas I wojny światowej zarzucili ten kodeks honorowy i zaczęli strzelać bez ostrzeżenia. Wszyscy uznali, że Niemcy są narodem takim dość prostym i nieszanującym. Barbarzyńskim. Właśnie, tego słowa mi zabrakło. To są barbarzyńcy. Tudzież Anglicy, dochodząc na próg II wojny światowej, doszli do wniosku, że jednak trzeba było w ten sam sposób postępować. I zaczęli tworzyć podobne plany. Początkowo dowództwo uznało, że no to, ale przecież to jest w ogóle nie jest honorowe. Jak to? Walka na tyłach wroga, jakaś dywersja, komandosi, przecież tak nie można. No ale szybko zorientowali się, że ten przebieg wojny tak postępuje, że chyba jednak trzeba sięgnąć po metody niekonwencjonalne. I tu Ian Fleming, jako doradca szefa marynarki, szefa wywiadu, zostaje twórcą wyjątkowych, miał fantazję chłopak po prostu. Zaczyna tworzyć plany operacji wojskowych, na przykład podrzucenia na wybrzeżu trupa pilota, który będzie miał w kieszeni plan lądowania i inwazji. No i tak się właśnie nabrali Niemcy raz na ten plan. Chodziło o lądowanie na Sycylii, że za drugim razem, kiedy przez przypadek zestrzelono samolot i wszystko wskazywało na to, że będą lądować w Normandii, Hitler powiedział: a nie, taki głupi nie jestem, drugi raz się nie nabiorę, i uznał, że to na pewno nie będzie Normandia. Chociaż trochę tam przygotowano tamten teren, ale rzeczywiście to pomogło. Tych operacji, które przygotowywał Ian Fleming, było mnóstwo. Ale w międzyczasie nastąpiło kilka wydarzeń. Po pierwsze, Ian Fleming był na konferencji wywiadu, która odbywała się w małej miejscowości koło Lizbony, w Estoril. To jest takie małe miasteczko 30 km od Lizbony. Słynne właściwie z tego, że tam jest plaża, kilka hoteli i przepiękne, duże kasyno gry. Kasyno Estoril. Był także na konferencji na Jamajce, gdzie poznał agentów przyszłego CIA, które także uczestniczyło wtedy jeszcze pod inną nazwą, bo to było Centrum Operacji Specjalnych. Bardzo się na Jamajce Flemingowi spodobało, ponieważ tam był fajny klimat. Co prawda padał deszcz, tak jak w Wielkiej Brytanii bardzo często, ale było ciepło, a on był zmęczony tym klimatem brytyjskim. Tak mu się to spodobało, że doszedł do wniosku, że kupi tu sobie kawałek ziemi i po wojnie, jak to wszystko się uspokoi, to on sobie tam zbuduje dom. I rzeczywiście tak to było, że wojna się skończyła. Fleming odszedł, jak wielu innych oficerów, do cywila. Przestał być potrzebny. Trafił do agencji Reutera. Zaczął znowu pisać teksty. Bardzo mu się nudziło. Pisał, podrywał kolejne mężatki i tak życie jego się toczyło. Było właściwie nudne. Wybudował na Jamajce, na tej swojej działeczce, którą kupił, taki dom, który nazwał Golden Eye. Tu już się wam nazwa pewnie z czymś kojarzy. W którymś momencie miał romans z jedną z pań, która była żoną hrabiego, ale ona także się w nim zakochała. Najpierw zaszła w ciążę, ta ciąża się nie utrzymała. Potem kobieta rozwiodła się w końcu ze swoim mężem hrabią i zmusiła Fleminga do małżeństwa. On, wieczny kawaler, który wiecznie zawsze podrywał i miał romanse, teraz nagle stał się przyszłym ojcem, bo ona znowu zaszła w ciążę, i był tym tak wykończony, że w końcu wyjechał na tę Jamajkę, żeby sobie odpocząć i żeby się czymś zająć. Zaczął pisać. Miał jeszcze hobby, obserwował ptaki. Obserwował ptaki przez lornetkę, bardzo go to interesowało. I cóż się okazuje? Na jego biurku leżała książka znanego badacza ornitologa Jamesa Bonda. Szukał jakiegoś nazwiska dla swojego bohatera i tak spojrzał na tę książkę i doszedł do wniosku, że to jest fajne, takie twarde nazwisko męskie i ono będzie doskonale pasowało. Napisał książkę. I wyobraźcie sobie,
że po powrocie do Anglii zaczął z nią odwiedzać z tym rękopisem kolejnych wydawców. Wszyscy go odrzucili. Wszyscy powiedzieli, że ta książka jest nieciekawa. Fabuła jest przewidywalna, w ogóle wiadomo, co się stanie i mało prawdopodobne, żeby to tak miało miejsce. Fleming poprosił o pomoc swojego brata, starszego brata, który był już wtedy znanym pisarzem, w czasie wojny także komandosem. Pisał poradniki podróżnicze i on poprosił swojego wydawcę, mówi: słuchaj, przeczytaj książkę Iana. Przeczytał, no i także ją odrzucił. Na co Peter Fleming uprosił go, by wydał jednak tę książkę, żeby zrobił to dla niego. Wydawca zgodził się, pod warunkiem, że Fleming sam zaprojektuje okładkę, bo to obniży koszty. Rzeczywiście książka się ukazała. Kosztowała bodaj 60 pensów, także to były niewielkie pieniądze. Dzisiaj na eBayu to pierwsze wydanie, trzeba zapłacić za to około 10 tysięcy funtów. Pierwsze wydanie ukazało się w 4000 egzemplarzy. Bardzo szybko się sprzedały, zrobiono dodruk i właściwie wszyscy zastanawiali się, co się stało, jakim cudem ta książka tak spodobała się Brytyjczykom. I tu odpowiedź jest: w sytuacji politycznej, która była tuż po wojnie. Otóż Brytyjczycy stracili miano królestwa, imperium brytyjskiego, które rozciągało się na całym świecie i nie mieli już właściwie decydującej roli. To Amerykanie i Rosjanie rozdawali karty, to oni układali nowy porządek świata, a Brytyjczycy zostali zepchnięci na margines. Mało tego, Brytyjczycy bardzo żyli w bardzo trudnym świecie. Musieli spłacać pożyczki Amerykanom. Do lat 60. jeszcze spłacali pożyczki. I my teraz pamiętamy, że w PRL-u słyszeliście o tym, że wasi rodzice czy dziadkowie mieli kartki na mięso, na cukier, na masło. Otóż Brytyjczycy do 56. roku też mieli kartki na wszystkie artykuły żywnościowe. Mało tego, żeby na przykład kupić materiał, z którego szyje się garnitur, też trzeba było mieć talon i przydział. Przydziały były na buty, na właściwie wszystko. Więc życie w Wielkiej Brytanii wcale nie było takie proste. I nagle Brytyjczycy dostali książkę, w której to agent Jej Królewskiej Mości rozdaje karty. I to on jest głównym bohaterem. A ci panowie z CIA tylko mu ewentualnie mogą pożyczyć forsę na drugą rozgrywkę. To kasyno Royal, które znajduje się w tytule, to w rzeczywistości jest kasyno Estoril pod Lizboną. Książka zyskała ogromną sławę. Fleming zaczął pisać kolejne części. One oczywiście także świetnie się sprzedawały. Amerykanie pozazdrościli. I teraz wyobraźcie sobie, że jedna ze stacji amerykańskich wpadła na pomysł, że zrobi ekranizację, serial taki telewizyjny, to już jest tam początek lat 60., zrobią na podstawie książki serial telewizyjny. No ale jak to Amerykanie doszli do wniosku, że im się na przykład imię James nie podoba, bo brzmi jak nazwa starej marmolady. I stwierdzili, że ich bohater będzie się nazywał Jimmy Bond. Całe szczęście to się nie przyjęło i mało kto o tym pamięta, że tak w ogóle było. Filmy o Jamesie Bondzie dochowały się w wielu, wielu adaptacji, ale mało kto u nas zna książki. Dlaczego? Bo o ile w komunistycznej Polsce pozwalano, by co jakiś czas w kinach pojawiały się kolejne części, między innymi właśnie z tym Seanem Connerem, to książki były zbyt niebezpieczne. Trafiały w drugim obiegu, gdzieś przemycane w języku angielskim. Jeśli ktoś władał tym językiem, to mógł je sobie poczytać. Pierwszy raz Casino Royale wydano w Polsce dopiero w roku 1990. I stąd tak mała popularność tych książek. Kiedy dzisiaj pójdziecie do biblioteki, to trudno znaleźć w ogóle powieści o Jamesie Bondzie. Ale James Bond ma jeszcze jedną ciekawostkę. No, już przekroczyłem o 3 minuty, dodatkowe 15. James Bond ma jeszcze jedną fajną ciekawostkę. Na pewno znacie film Odlot. Taką kreskówkę Pixara, która była kilka lat temu, o tym jak pan Fredriksen ucieka gdzieś tam do źródeł Amazonii. I ta historia łączy się w jakiś sposób pośrednio także i z Jamesem Bondem, ze wspomnianym Peterem Flemingiem. Otóż w rzeczywistości
Miała miejsce taka historia. Brytyjski oficer zaginął podczas badania źródeł Amazonii. I Peter Fleming brał udział w wyprawie poszukiwawczej, gdzie szukano Percy'ego Fawcetta. Ten motyw został wykorzystany przez scenarzystów, którzy stwierdzili, że to jest świetny pomysł, żeby połączyć to, ale Peter Fawcett, który wybrał się do źródeł Amazonki szukając zaginionego miasta Z, nie był dobrym pomysłem na scenariusz, bo dzieciaki nie chciałyby, żeby szukać miasta. Był potrzebna jakaś postać, była potrzebna postać taka spersonifikowana. Czyli wykorzystano ptaka Dropa, który stał się bohaterem. I tenże bohater kreskówki Charles Manns, który gdzieś tam jest u tych źródeł Amazonii, to jest właśnie Percy Fawcett, brytyjski oficer artylerii, podróżnik, który poszukiwał zaginionego miasta Z. I tak te historie się gdzieś splatają, jedna z drugą przenikają i można znaleźć takie małe okruchy. Ja pamiętam, niedawno mój syn grał w jedną z gier komputerowych na Xboxie i nagle widzimy Fallouta, tak konkretnie, i nagle widzimy taką scenę, gdzie przeszukując jakieś ruiny starej szkoły jest tablica i obok niej leży trup z mopem, a na tablicy są rozrysowane wzory. I krzyknął: tata, zobacz, przecież to jest scena z filmu z Mattem Diamondem, Buntownik z wyboru. Bo ten film akurat oglądaliśmy i proszę sobie wyobrazić, że scenarzyści gry zostawili taki rodzynek, który można dostrzec dopiero jak się zna film z Mattem Diamondem, który także wam polecam, bo jest świetny, można go znaleźć bez trudu w internecie i historia jest wspaniała. A ja wam polecam książki Przemka Samczuka, które nie dotyczą bohaterów, o których dzisiaj nam opowiadał, ale dotyczą zupełnie innych ludzi, ludzi, którzy żyli w Polsce, żyli w PRL-u. Nie polecam wam w większości wypadków naśladowania tego, co robili, natomiast myślę sobie, że przeczytanie Kryptonim Frankenstein, M jak morderca, Wampira z Zagłębia, Czarnej Wołgi, to jest doskonały sposób na naukę historii Polski, historii PRL-u, ponieważ Przemek oprócz tego, że opisuje z wielkich zbrodniarzy albo domniemanych zbrodniarzy, a bo czasami też tak się dzieje, opisuje również detale życia ludzi, którzy mogli być waszymi dziadkami, rodzicami. Warto po te książki sięgnąć. Są one naprawdę frapujące i czyta się je tak, jak się słucha Przemka. Po prostu jednym tchem. Przemku, jesteśmy wstrząśnięci, choć nie zmieszani. Bardzo serdecznie dziękuję wam, że byliście w czasie tych pierwszych online'owych warsztatów w ramach Kryminalnych Czwartków w Lublinie. Przypominam, że dzisiaj o 18:00 spotkanie autorskie z Przemkiem, też online. Będziemy mówili o jego najnowszej książce. Książce, która jeszcze się nie ukazała, ale ja już ją przeczytałam w PDF-ie. Książka nosi tytuł Cyklon B. I choć właściwie nie popełnia nikt tam morderstwa, to czyta się tak, jakby cały czas przez te 200-kilkadziesiąt stron czekało się na morderstwo, a napięcie jest takie, że książkę czyta się w ciągu 3-4 godzin. Naprawdę polecam, zachęcam. Dzisiaj o 18:00 Przemek Samczuk będzie naszym gościem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli daliście radę wysłuchać tych boomerskich historii, to dacie jej radę przeczytać coś. Pozdrawiam. Cześć.